Halo, witam Was ponownie. Dzisiaj rozpoczynamy nasz dzień od przyjazdu pod kolejną świątynię. Kolejną świątynię hinduską. Znajdujemy się już w innej części Mauritius wyspy. I zaraz tutaj Wam pokażę, jak to miejsce wygląda, ale wcześniej bym chciała Wam coś powiedzieć na temat kajaków, ponieważ dzisiejszy dzień mieliśmy rozpocząć wyprawą, taką wycieczką na kajakach tutaj jakieś od tego miejsca 15 minut drogi stąd. Byliśmy umówieni na tur kajakami, tak można powiedzieć, w dziczy między jakimiś tam drzewami, trasą po rzeczce, tak bardziej jak to nazwać można, na dziko, to już wspomniałam. Wiecie, o co chodzi, wiecie, co mam na myśli. I się okazało w taki sposób, że dosyć, że byliśmy umówieni na godzinę 9:30 rano i ta osoba, ta firma, to mi się wydawało, że w internecie jest ona dość popularna, z tego co zauważyłam, jak już się tam wybierało hasło kajaki, zawsze ona gdzieś się tam pojawiała, wyszukiwała. Napisali nam, że mamy przyjechać na tą godzinę. Nie podali konkretnie żadnego adresu z żadnymi cyframi czy coś takiego, że można by było stwierdzić, że to na przykład lokal znajduje się tutaj, ich punkt to i tak dalej. Tylko po prostu napisali na zasadzie jakby dzielnicę i obszar, gdzie możemy coś znaleźć. I my tu przyjechaliśmy i szukamy, gdzie można to znaleźć, te kajaki, jaki to jest obszar. Poza tym jechaliśmy taką dziwną trasą przez pola, farmy jakieś, że to nie wyglądało nawet na oficjalny dojazd do tego miejsca. Nie wiedzieliśmy, czy dobrze w ogóle jedziemy, czy tam w ogóle dojedziemy. Kilka razy uderzyliśmy autem o podnóże, tak można, o kamienie i tak dalej, więc myśleliśmy, że już coś jest z autem nie tak. I kiedy się jednak udało nam tam dojechać, okazało się, że tam nie ma nic. Nie ma nic. Niby tam jakaś była obok rezydencja, hotel, ale co z tego, ponieważ nie było tam żadnych budynków, które mogłyby nam oznajmić, że na przykład tam się znajduje siedziba tej firmy, jakiś postój kajaków na zasadzie, gdzie się pozostawia kajaki, skąd się zabiera, jakiś serwis, nic tam nie było. My tam przyjechaliśmy, patrzymy, nawet betonu nie było, wszędzie piasek. Była niby ala przystań taka, że można tam przyczepić, zacumować jakieś małe stateczki, kajaczki i tak dalej. Wcześniej ta firma poinformowała nas, że będzie jakaś grupa osób, że będzie za nami płynęła jakby mały stateczek, łódka, motorówka, która w razie czego będzie, w razie jakiejkolwiek sytuacji takich awaryjnych, żeby nas pilnowała. My tam przyjechaliśmy, tam było może 3-4 osoby, które nie wyglądały nawet na osoby, żeby to była firma taka, no wiecie, no, rzetelna. My przyjechaliśmy autem, mamy w aucie rzeczy, mamy dokumenty, mamy pieniądze, mamy sprzęt do nagrywania. Jeśli my mieliśmy pójść tak, o, sobie po prostu w kajaki wejść, to wszystko zostawić, nikt tam nic, niczego nie pilnuje, nie ma żadnego monitoringu, nie ma nic, jest po prostu piach, jakaś tam przystań, po prostu zwykłe, po prostu molo, jakieś zabite kilkoma deskami i tylko tyle. I my niestety przyjechaliśmy, powiedzieliśmy, że no, dla nas to jest dziwna sytuacja, ponieważ nikt nas nie poinformował, że nie ma żadnej siedziby. Nie mają w ogóle żadnego lokalu, żadnego. Ja się pytam, gdzie jest wasza firma, gdzie jest wasz lokal? Nie, oni nie mają. Oni mają tylko samochody i kajaki. I to wszystko. Żadnych na przykład koszulek też nie było informacyjnych z logiem tej firmy. Nic. Czy tak, żeby nawet facet nie był jakoś ubrany tak, że można było poznać, że no, jest to osoba taka godna zaufania. Tylko po prostu jakaś tam krótkie spodenki, czapka na luzacko i trochę obrośnięty, nawet nie wyglądał tak na, można powiedzieć, na osobę zadbaną. I trochę się zaniepokoiliśmy i stwierdziliśmy, że dla samego bezpieczeństwa damy sobie spokój. Może jeszcze jak będzie czas dzisiaj, bo mamy trochę jeszcze tutaj do ogarnięcia rzeczy, mamy plany, to sobie gdzie indziej po prostu znajdziemy. I już później po tych kajakach mieliśmy tu przyjechać do tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy. I przyjechaliśmy. I zaraz wyjdziemy i zobaczymy, zaraz ściągniemy budki, zobaczymy, jak ta świątynia się prezentuje. No i poza tym, jeśli chodzi o te kajaki, wystraszyliśmy się, że możemy zostać okradzieni podczas naszej nieobecności, że mogą nas gdzieś tam nie wiadomo wywieźć. Nie znamy tych ludzi, nie wiemy, jakie mają zamiary, czy po prostu widzą nas turystów, którzy przyjechali z pieniędzmi. Tym bardziej, że no, nie wiemy, no, nie są osobami, które po prostu dają jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa. Ja bym się bała, że wrócimy z kajaków, że nawet jeśli by nas wzięli na te kajaki, gdzieś my tam byśmy popłynęli, było wow, ale super fajnie. My byśmy wrócili, by auto było otwarte, nie byłoby na przykład rzeczy w aucie, czy cokolwiek innego. A oni żadnej odpowiedzialności za to by pewnie nie wzięli, bo by powiedzieli, że przecież auto stało na w dzikim miejscu.
którego nikt nie pilnuje i oni nie są zobowiązani, żeby pilnować. Pewnie żadnych papierów byśmy też nie wypisali, do co, na kolanie i tak samo, i na jaką mamy pewność, że te papiery są prawdziwe, a nie jakieś zmyślone, skoro nawet nie mają firmy, żeby gdzieś przebywać, żeby na przykład się rozliczać z podatku i inne rzeczy, więc... Musicie również uważać na takie rzeczy, jeśli wy będziecie coś planować. Nie bądźcie tak stuprocentowo pewni i nie ufajcie ludziom, bo mogą różne się zdarzyć sytuacje. My dmuchamy po prostu na zimno, nic nam się nie stało, a nawet jakby się stało, to wtedy byśmy mieli do siebie pretensje, że zaufaliśmy. A nie powinniśmy tacy być, mimo tego, że ktoś może być uprzejmy. Więc to jest dobra nauczka i dobre tutaj rada dla każdej osoby, która gdzieś przyjeżdża w nieznane. Nie chcę tu w jakiś sposób wyjść na osobę, która jest antynastawiona do takich ludzi, do, nie wiem, do osób z Afryki, do osób czarnoskórych, bo nie o to chodzi. Tu chodzi o to po prostu, żeby zachować zimną krew, żeby po prostu myśleć o różnych sytuacjach i mieć jakieś w razie czego scenariusze, co by mogło się wydarzyć, gdyby. A teraz już o tym nie myślmy. Resztę naszego dnia mamy dzisiaj spędzić fajnie i teraz zaczynamy i zapraszam Was na świątynię. Spryskiwacze są? No nie wiem, czemu nie odpal. Buty. Ja mam jasne skarpetki! Brawo. Widziałem, że na świątynię nie idziemy. Zobaczymy, co tu się znajduje. Z brązoletkami. Czy ja dobrze rozumiem, że to ma być małpka z twarzy? Jak to rozumiesz? Nie? Mamy węża. Tak? No. Kobra? Co oni mają z tymi kwiatkami? Wszędzie czuć kadzidło. To wygląda jakby było zrobione z wosku. Albo... Może to zabrzmi coś śmiesznie i głupio. Z tłuszczu jakieś mydło były robione, nie? Ale to jest wosk na pewno. Jak uważasz? Wow. Tutaj w ogóle jest moneta. Tutaj zostaje. Tutaj przed chwilą rozmawiałam z panią, która jest hinduską i przyszła tutaj z rodziną. Widziałam, że jakieś datki z okazji Diwali, które jest święto jutro, przyniosła, nie wiem dla kogo, czy to dla tego miejsca świętego. Zapytałam się, czy możemy tu wejść, bo mam krótkie spodenki, czy muszę ubrać teraz długie spodnie, bo mam przed chwilą, też tu mam za sobą spodnie, aczkolwiek powiedziała, że nie trzeba ubierać, ale nie wiem, czy do środka jakbyśmy weszli, bym musiała ubrać, ale jakoś nie bardzo musimy już teraz wchodzić do środka, bo bardzo fajnie wszystko to wygląda na zewnątrz. Poza tym w środku coś się odbywa, ponieważ słyszę co chwilę jakieś dzwoneczki i ci właśnie państwo to weszli do środka, więc nie będziemy im przeszkadzać. Ale widzę, że tutaj już inni turyści przyjechali i też są ubrani na krótkie spodenki, krótkie bluzeczki, więc wydaje mi się, że tutaj chyba nie byłoby, nie stanowiłby to problem. Poza tym jakbyśmy na poprzedniej świątyni, którą Wam pokazywałam, tam turyści też przyjechali, grupa turystów w krótkich spodenkach i nikt nie miał nic im do pretensji za to, że są właśnie ubrani tak na krótko i weszli normalnie do środka. My w razie czego ze sobą właśnie nosimy spodnie na zmianę.
A więc cóż, może spróbujemy i uda nam się tutaj puścić drona z góry, żeby ponagrywać, ale zobaczymy, bo trzeba być ostrożnym. Już ta rodzinka weszła do środka i przed chwilą kolejni tutaj turyści przyjechali i się zapytałam ich, czy jest jakiś problem, jeśli można wyjść w takich spodenkach. I faktycznie nie ma tego problemu. Więc to też nie do końca jest tak, jak w innych miejscach świętych, gdzie jest, trzeba mieć zakryte kostki, kolana i w ogóle wszystko. Tutaj normalnie można wejść, tylko wyłącznością jest to, aby pamiętać i ściągnąć buciki. Tyka, to było tak na mnie działanie, że już kicham. Dziecko takie. I zobacz, coś ciekawego innego niż do tej pory. Fajnie było tutaj przyjść. O, ryby, yeah, fishes, yeah. Fisa. Yeah. He? Here? Oui. O, oui. Ale te ośmiornice są niezłe. Co on tutaj... Octopus. Octopus. Yeah, wa. Są here? No. A, druga strona, okej. Okay. Zapytaliśmy się tutaj pana, którego przed chwilą widzieliście, czy możemy polatać drony, ponieważ miejsce będzie fajnie wyglądało nagrane z góry. Powiedział, że nie ma nic przeciwwskazań, możemy na spokojnie. I przed chwilą nam tutaj powiedział, żeśmy podeszli do jego autka. Podeszliśmy i pokazał nam ośmiornicę, które tutaj złowił dużo ośmiornic. Pytałam się, czy tutaj, tutaj z tego obszaru, tutaj akwenu, co mamy wokół. Powiedział, że nie. A teraz... będziemy latać i jeszcze pokazał nam rybki, a co lepsza, rybki nie udało mi się nagrać, a ośmiornicy niestety nie udało mi się nagrać, tylko ewentualnie moją reakcję na to, jak zobaczyliśmy. O, no. Okej, okay, wow. Thank you.
jak to każda świątynia tutaj hinduska, ma swój specyficzny zapach kadzideł. Powiem wam, że już coraz bardziej do nich przyzwyczaiłam i całkiem spoko nawet ten zapach można czuć, że tak naprawdę się może podobać. Wczoraj jak byliśmy na zakupach w markecie, tam sobie też kupiłam jakieś kadzidła na pamiątkę. Powiem wam, że tak, ta świątynia się jakby znajduje na takiej małej wysepce, przez którą jest tylko tutaj można dojechać samochodem, oczywiście zrobić tutaj autko. Tutaj macie takie ale przejście, ale nie wiem jak się podwyższa poziom wody. Tak jak tutaj widzicie, czy są jakieś wiatry, sztorm, to pewnie jest wszystko tu wokół zalane i pewnie tej tutaj trasy w ogóle nie ma. I tak samo nie wiem jak wygląda sprawa z tym, czy wtedy można się wydostać stąd. Tu coś nawet pływa. To jest ryba? Nie! Nie! Nie gadajcie, że to żyje! No spatrzcie, jakie ryby! I tym sposobem uciekamy stąd i jedziemy na plażę tuż obok, to mówiliśmy po drugiej stronie. No masz te palmy, co ty chciałeś i masz plażę. Naszą? No widzę. I to jest to miejsce? I to jest prywatny teren, tak? To jest teren tego, resortu. Se zabrali najfajniejsze miejscówki tu wszystko z palmami. Ło, jaka woda! Szukaliśmy jakąś ładną plażę z palemkami i powiem wam, że coś tu znaleźliśmy. Ale czy ten teren należy do kogoś? Ej, ładnie tu jest! Jesteśmy na plaży Bella Public Beach. Patrzcie jak tutaj ślicznie. Ty widzisz jaka ważka? Wielka? Olbrzymia. Tam czy tam? Mi się wydaje, że tam chyba. Nie ma plaży w ogóle. Sam plaż. No to będzie musi na trawniku leżeć. Ale tu ładnie, nie? Tam ten teren, ty tam chcesz iść, on jest prywatny. No bo widzisz tutaj co jest napisane. Ale prywatny jest tutaj, zagrożony. Ale razem chyba z tym też. Tam jest ten, świątynia miało mini. Myślisz? Coś jest tam. To spróbujemy. Tu znaleźliśmy fajne miejsce, miejscówka z ładną wodą, widzieliście. Ale przejdziemy się tam dalej, później do tą oficjalną plażę. A tutaj zobaczymy tą świątynię, która się tutaj znajduje. Powiem wam, że tutaj nikt oprócz nas by nie leżał. Ale woda jest naprawdę bardzo ładna, ma kolor i razem z piaskiem. Zobaczymy tą świątynię kolejną. Zobaczcie. Jestem bez butów, tu można oficjalnie pochodzić. Widzieliście ryby? Jakieś dziwne chodzące.
Ryby są w wodzie. Powiem wam, że to trochę wygląda strasznie. To są podarunki. Jest kokos, jakiś owoc. Tam jeszcze jest figurka. I tutaj też na kamieczkach kilka figurek. Pierwszy raz widzę takie rzeczy na własne oczy, więc mam możliwość sobie pochodzić i zobaczyć. Już prawdopodobnie mogę nie mieć styczności z tym, bo nie planujemy raczej wyjazdu do Indii. Ale fajnie to się prezentuje. Proszę zobaczyć. Tutaj chcieliśmy się rozłożyć. Patrzcie, jaki dziwny ptasio jest. Ojejku! Cześć! Czym jesteś? Ptaszek, tutaj chcieliśmy się rozłożyć, ale zauważyliśmy, że przy samym tutaj początku już w wodzie coś skacze, jakieś robaki i podejrzewam, że to są pchły piaskowe. Więc my raczej sobie odpuścimy tutaj leżakowanie i plażowanie. I przejdziemy sobie tam do tą plażę oficjalną, gdzie jest chyba jakaś restauracja i widzimy parasole. No i przy okazji fajnie by było coś jeszcze wypić, zjeść. Mamy tylko krakersy ze sobą. I zobaczymy. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Bardzo ładnie. Tak trochę przypomina z wyglądu Tajlandię z obrazku, jeśli chodzi o kolorystykę wody i te łódeczki. I tak naprawdę obydwoje sobie planowaliśmy, że tak wygląda Mauritius. Więc pierwszy raz teraz mam taką możliwość, taką dziką plażę zobaczyć. No i tutaj weszliśmy na tą plażę, co wcześniej nam pokazywaliśmy. I zobaczcie, jak to jest pięknie. Są tutaj parasolki, aczkolwiek widzę, że tam jest pan chyba, który je pilnuje, więc sobie klapnęliśmy w cieniu pod drzewkiem. I jak wam wspomniałam o tych pchłach piaskowych, one tu są wszędzie. Sobie skaczą po tej plaży. Nie wiem, co to będzie widzieć. Tu jest mnóstwo tego czegoś. Skakające. Nie wiem, co to robaki, dziwne robaki, a ja wchodzę do wody, bo jest prześliczna. Spryskałam się, ale fajniutka. Spryskałam się do opalania, bo już czuję się zjarana. Czuję się już poparzona. Jaka fajna woda. Jezu, jaka przyjemna. Byliśmy na plaży wczoraj, gdzie ludzie wchodzili na gołą stopę do wody. I się zastanawiałam, dlaczego. Czy jest to bezpieczne, skoro wchodzą tak zaufanie w wodę, bez żadnych butów. Ale okazało się, że dobrze, że tutaj ubrałam buty. I tym razem też ubrałam buty, mimo tego, że tutaj trochę wydaje się dno lepiej wyglądać. Już zaczynają się kamyczki i widzę, że chyba jest rafa koralowa. Ojej, fajna, fajna, przyjemna woda. Ślicznie tutaj jest. Jak będziecie w tej części wyspy, nie wiem, czy będzie zakwaterowanie, czy będziecie przyjeżdżać. Fajnie będzie, jeśli będziecie sobie odwiedzać różne plaże, jakie tutaj macie w okolicy, bo ograniczać się do jednej plaży to jest trochę bez sensu. Tak lepiej sobie pojeździć, popatrzeć, pozwiedzać, bo każda plaża jest inna. My przede wszystkim szukaliśmy plaży z palmami, z ładnym piaskiem, z ładną śliczną wodą. I ta już się znajduje w naszej pierwszej trójce. Widzę. Tutaj sobie tam chyba, więc pewnie coś się dzieje pod wodą. Ja na razie jeszcze maski nie ubrałam, bo mamy tutaj w planach dzisiaj pływanie w kaskach. Nie wiem, czy to jest sea trek. To akurat na Mauritiusie nie nazywa się to sea trek, tylko inaczej. Film ma nazwę Adventure. I
będziemy dzisiaj mieć kaski i będziemy wchodzić pod wodę na kilka metrów, żeby oglądać rybki. Ten kask jest z tlenem. My już takie rzeczy wcześniej mieliśmy, więc to nie jest nic nowego, nie ma się czego bać. I wtedy akurat po tej aktywności tej atrakcji, wtedy może pójdziemy na plażę i wtedy będę mogła sobie popływać i będę patrzała, co się dzieje na dnie. Bo tutaj nie chcę na razie się moczyć, bo mamy zaledwie niecałe półtorej godzinki do naszego wyjazdu na tę właśnie atrakcję. Więc na razie sobie pochodzę, tak mniej więcej, żeby później sobie jeszcze zdążyć wyschnąć na ręczniku, ale woda jest taka przyjemna, Boże. Cudownie. Człowiek się czuje taki wolny. Super. Widziałam tutaj, że się tam w oddali jest kolejna plaża. I był parasoling i jakieś skutery wodne, więc tutaj coś się dzieje i na pewno nie ma nudy, jeśli by ktoś planował przyjechać plażować na cały dzionek. No i co? Można normalnie się zachowywać? Można. Słuchajcie, byliśmy w Le Morne na The Beach, tam przy tych resortach i tam był wielki, ogromny problem, aby cokolwiek można było kupić, nie będąc gościem hotelowym. A teraz znajdujemy się na tej plaży, o której cały czas wam mówię. I tutaj my sobie wzięliśmy tutaj ręczniczki, położyliśmy pod w cieniu drzewa. Podszedł do nas pan. Ja już myślałam, że chce nas przegonić, że to jest ich plaża. Po czym powiedział, możecie sobie tu relaksować, nie ma problemu. Czy sobie macie ochotę coś do picia? Czy jesteście z tego hotelu? Mówimy, że nie, jesteśmy z zewnątrz. No i mówię, czy chcielibyśmy się czegoś napić. A ja mówię, a czy to nie jest problem, że jesteśmy gościem z innego hotelu i możemy coś u niego zamówić? Mówię, że nie, że oczywiście, że nie, że to nie jest problem. A ja mówię, to bardzo miło. I zamówiliśmy sobie teraz dwa drinki. Jeden alkoholowy dla mnie, bezalkoholowy dla Kamila, bo mamy kierowcę, szofera. I zaraz pan nam przyniesie i się zapytał jeszcze, czy mamy sobie życzymy leżaki tutaj, tutaj sunbed, które są pod parasolkami. Powiedzmy, że nie dziękujemy, że mamy tu ręczniki. Zresztą my i tak jesteśmy tutaj jeszcze niecałą ponad godzinkę, więc wypijemy sobie drinka, trochę sobie jeszcze tutaj pochillujemy, trochę ja wyschnę i lecimy na rybki.